się dzielnicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuścisz nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Przy świętej pragnę pomodlić się w intencjach wszystkich parafian, po prostu adwentowy czas wszyscy zgodnie z Bożym zamysłem przeżyli, byśmy tego czasu nie zmarnowali, wręcz przeciwnie, by on był przeżyty tak, jak Pan sobie tego wobec każdego z nas zniejcimy życzy. Módlmy się, Wszechmogący i miłosierny Boże, sprawowe troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowano, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozległ. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Pokaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Spirit.
spotkają się ze sobą łaska i wierność. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pani siostry i bracia, patrząc na adwentowy wieniec zapalone w nim już dwie świece, można rzec, że czas dosyć szybko biegnie. Każdy z nas doskonale wie, z czego powinien się zmienić i naprawić.
i każdy wie, co powinien czynić, żeby było lepiej w relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, w trosce o siebie. Więc nikt nikomu nie będzie narzucał konkretnych postanowień, każdy pewnie jakieś podjął i je realizuje. Drugą rzeczywistością w tym wyjątkowym, krótkim, ale radosnym czasie jest to, by zobaczyć, przyjrzeć się i naśladować patronów tego czasu. Nie, przede wszystkim Maryję, bo ona jest główną patronką Adwentu. Ta biała świeca, duża aroratka, ją symbolizuje. I gdy jest msza święta aroratka, gdy jest ciemno w kościele, to właśnie ta świeca rozświetla, bo przecież jest zapalona, ten palący się, zapalająca się świeca, ten płomyk symbolizuje przychodzącego Jezusa, który przychodząc na świat rozświetla ciemności grzechu, bo przecież cała ludzkość zmierzała ku zagładzie. Dopiero przychodzący Jezus, światło świata, po prostu tą ciemność rozświetla z sobą samą. I w tym przyciekaniu kościele właśnie ta radnia świeca jest pierwszym symbolem i pierwszym światłem, które rozświetla wrogi tej świątyni. Jakże cudownie i wspaniale, że nas aż tylu, mimo tych ograniczeń i mimo pandemii, przychodzi na ten przesięte, które nas wprowadzają w klimat adwentowego czuwania razem z Maryją, aby ją naśladować. Maryja w zasadzie, jak przeglądamy Pismo Święte, to niewiele, Ewangelię, to niewiele mówi. Bardziej czyni, jest pokorną, ufną, zawsze wskazuje, zresztą na ikonach to też widzimy, wskazuje na swojego Syna, na Jezusa. Ileż nam brakuje pokory, cichości, zaufania Panu Bogu. Ona jest wzorem dla nas i mamy na miarę naszych możliwości ją naśladować. Dzisiaj z odczytanej przeze mnie Ewangelii też wyłonił się kolejny patron, bohater Adwentu, Jan Chrzciciel. Człowiek żyjący, byśmy powiedzieli kolokwialnie, byle jak. Co, byle co, jak, byle jak się ubierał. Był wymagającym od siebie, ale też od innych. I tłumy, słuchając go, przychodziły nad Jordan, by ochrzcić się. Ale on, prorok przejścia nowego, połączenia starego z Nowym Testamentem, był pierwszym, który wskazał, że ten oto stojący w kolejce do chrztu to oczekiwany Mesjasz Jezus, któremu on, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, nie jest w stanie, nie jest zgodzien rozwiązać czy zawiązać szemyka u jego sandałów. Również prorok Izajasz rozświetla nam mroki naszej niewiedzy. Każde pierwsze czytanie prawie codziennie w Adwencie jest wyjęte z księgi proroka Izajasza, bo on, żyjący wiele wieków przed Jezusem, o Mesjaszu tyle pisał i mówił, że w tym czasie dziecko włoży do rękę do kriów i żmii, że lew będzie się bawił i leżał z połem i jadł słomę i tak dalej. Po prostu nastanie pokój, radość, miłość, taka koinonia, wspólnota. Drodzy siostry, bracia, aby Adwent był przeżytym dobrze, trzeba też przeżyć rekolekcję. Mieliśmy już je. Jesteśmy po tych ćwiczeniach duchowych. To czas, my mamy się po prostu zwyczajnie mówiąc trochę zatrzymać, przestopować, bo przecież mamy tysiące różnych ważnych, bardzo ważnych spraw i musimy lekko wyhamować, by móc po prostu zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Źródło słowa rekolekcji bierze się właśnie też z łacińskiego recoligere, czyli takie po prostu stanięcie, zatrzymanie się, obrót wokół siebie, zorientowanie się, w jakim miejscu jestem. Ma być to czas wsłuchania się w nauki, które mają być czymś oczywistym, prostym, zwyczajnym, przypominającym najważniejsze prawdy naszej wiary. Bo rekolekcje to nie mówienie o nowinkach, które się gdzieś tam w teologii nie tylko pojawiają. Ma być to czas naładowania akumulatorów, tak to nazwijmy, i obrania azymutu. Najpierw ten azymut trzeba ujrzeć, zobaczyć i z tą zdwojoną siłą, energią, Bożą łaską mamy ku zbawieniu.
naszego życia zdążać. Te rekolekcje, które się w minioną środę zakończyły, były właśnie przypominaniem o tych fundamentalnych, podstawowych prawdach. Myślą przewodnią było to, by młodemu pokoleniu poprzez nasze postępowanie, nasze zachowania, nasze czyny, nasze słowa ukazywać sens dobrego życia. I była podana, opowiedziana rola kobiety i matki w domu, w rodzinie. I nikt nie zastąpi. Mężczyzna nawet stanął na głowie, to i tak nie w stanie o pewne rzeczy zadbać, bo nawet czymś myśl mu nie przejdzie, że to są rzeczy potrzebne, by było piękniej, by było przyjemniej, by było miło, by było rodzinnie. Też rola ojca została ujawniona, pokazana. Bo przecież dzieciom też ojciec jest bardzo potrzebny tej, może takiej trochę szorstkiej, ale męskiej miłości i stanowczości też jest młodemu człowiekowi bardzo potrzeba. Potrzeba autorytetu taty. Była też mowa o tym, by poprzez to dobre postępowanie kształtować sumienia młodego człowieka, więc uczyć, co jest dobre, co jest złe. I ostatni dzień rekolekcji było przypomnieniem tego, że Pan Bóg obecny jest w sakramentach. Pan Jezus w sposób szczególny w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, w wydarzeniu, w którym uczestniczy. Bo my wierzymy w Boga, który żyje, który jest obecny w tylu tabernakulach świata, także w naszym, ale jest obecny po prostu w sakramentach. I drodzy, to nasze trudzenie się adwentowe, to jest trud. Oczekiwanie ma być czymś aktywnym, nie po prostu zasiąść gdzieś tam za stołem, czy przy kanapie, czy na kanapie, ale ma być aktywną rzeczywistością, po to to ranne wstawanie na uraty, po to wierność podjętym postanowieniom. To wszystko ma spowodować, że staniemy w prawdzie przed Bogiem i pojednamy się z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem w sakramencie. Tyle razy o tym wspominałem, że po prostu spowiedź to jest robienie porządku w swoim sercu. Porządki już robiliśmy, pewnie niejednokrotnie. Dzieci może trochę za mało robią porządku w swoich pokojach. Często rodzice ich wyręczają tym, ale robiliśmy porządki czy w domu, czy gdzieś tam w garażu. Człowiek jak posprząta, to jest raz, że zadowolony, bo jest pięknie, ładnie, czysto, a po drugie po prostu w danym miejscu robi się dużo wolnego miejsca, którego wcześniej nie było. I takim robieniem porządku jest spowiedź, jest przyznaniem się do grzechu, bo któż z nas ich nie popełnia, Pan Bóg na mnie odpuszcza i porządkuje to nasze serce po to, by zrobić mi miejsce dla przychodzącego Jezusa. Bo to jest klucz adwentowego czuwania, klucz przeżywania świąt. Pewnie, że przy okazji z najbliższymi, w radości, w pokoju i tak dalej, ale po prostu chodzi o to, żeby Pan Jezus się w moim i Twoim sercu narodził, a najpierw, by się mógł tam narodzić, potrzeba zrobić mu miejsce. Dlatego tu się kłania sakrament pokuty. Drodzy siostry i bracia, nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz napisał kiedyś tak: wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodziłby się w Tobie. Żeby tak nie było w naszym życiu, tego sobie życzmy. Amen. Wyznajmy wiarę naszą. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wieka. Bóg z Boga, światło ze światła. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojciec, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pokrzepiony i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego.
Pana już widzimy, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest, chrzczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Panu Bogu, który posyła do swojego ludu proroków, zawierzmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół w krajach byłego Związku Radzieckiego, aby niósł ludziom pokój, nadzieję i był źródłem pojednania i ustawienia ludzkich więzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby było w niej szanowane życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, aby mogły wzrastać w rodzinach zbudowanych na fundamencie miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za organizacje humanitarne, aby niosły skuteczną pomoc opuszczonym i potrzebującym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, przyjaciół i dobroczyńców, aby otrzymali wieczną nagrodę w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych i za naszą parafię, abyśmy mieli wrażliwe serce na wzór serca świętego Mikołaja i umieli dzielić się z innymi tym, co posiadamy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wciśnij też swoje sprawy Bogu w tym adwentowym czasie przez przyczynę Bożej Matki i patronów przedstawnych. Ciebie prosimy. Panie Boże, doświadczamy Twojego towarzyszenia na drodze naszego adwentowego przygotowania się na przyjście Zbawiciela. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby przez Chrystusa, Pana naszego. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niepostąpieniu oraz czekając na powtórne Jego przejście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodnicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Mikołajem, świętym Ottonem, świętym Maurycem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami Cię. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, przyjmij zmarłych parafian, zmarłych, których są bliscy naszemu sercu i których nam będzie brakowało przy wigilijnym stole, oraz pamiętaj o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkich. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prosimy Pana Boga, aby każdy z nas, aby członkowie naszej rodziny, aby cała nasza parafialna wspólnota dobrze wykorzystała dar czasu adwentowego czuwania i najlepiej jak potrafiła, przygotowała się do świąt Bożego Narodzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Chrystus, kiedy powiedziałeś swoim apostołom, pokój mój zostawiam, a pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wiek wieków. Pokój pagański niech zawsze będzie z wagami. Oh.
choć jeszcze w mroku są nasze serca. Chociaż tak często płyną z oczu łzy, podnieśmy w górę osłabłe ręce. Podnieśmy oczy i do nowe dni, nie gaśmy ducha, bliski jest już czas. Nie gaśmy ducha, bo taka wola Boża względem nas, byśmy wciąż się modlili i dziękowali i radowali. Czyha zwątpienie, nadzieja wciąż pomaga wierzyć, że Pan jest już blisko nasze zbawienie. On sam nas dźwiga z naszej ręce chce. Nie gaśmy ducha, bliski jest już czas. Nie gaśmy ducha, bo taka wola Boża względem nas, byśmy wciąż się modlili i dziękowali i radowali w każdy czas. Nie gaśmy ducha, bliski jest już czas. Nie gaśmy ducha, bo taka wola Boża względem nas, byśmy wciąż się modlili i dziękowali i radowali w każdy czas. Módlmy się, pośredni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże. Spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy już ogłoszenia duszpasterskie. Trwa Adwent. Czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Święto Rolandki codziennie o 6 rano, o 5.40 rozpoczynamy święt godzinę uczci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Niedziela Adwentu, dzisiejszą również nieszpory, o godzinie 17.30 do wspólnej modlitwy serdecznie i gorąco zachęcamy. Jutro nabożeństwo z godziny rocznego 17.30 do wspólnej modlitwy zapraszam. Biuro parafialne niezmienne czynne od poniedziałku do czwartku od 16 do 17 i w sobotę od godziny 10 do 11, więc czarne możemy też zamawiać po każdej przyświętej wzekcji. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 8.45 i o 17.45. Parafialna Rodzina Radia Maryja zaprasza w środę na mszę świętą o godzinie 9 po mszy świętej sprawozdanie z 10-letniej działalności o jej zakończeniu utworzącą. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej ognisantów i lektorów. Poświęcone opłatki także można nabyć dzisiaj przy wyjściu z kościoła, w tygodniu po mszach świętych w zakrystii, a w ciągu dnia w sklepiku tutaj przy kościele się znajdującym. Członkowie parafialnej Caritas rozprowadzają świece na strój świąteczny po każdej przy świętym baraku, a w tygodniu świece są do nabycia w sklepiku Caritas i Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemia Pyrzycka. Organizują bożonarodzeniowe dzieło świętego Tona, polegające na pomocy pyrzyckim seniorom. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu torbę miłosierdzia, do której można włożyć trwałe produkty spożywcze i chemiczne szczególnej akcji u wolontariuszy Caritas. Wszystkim obchodzącym w najbliższym czasie imieniny, urodziny i inne uroczystości rodzinne składamy serdeczne życzenia.
Niech wam, drodzy, błogosławia Matka Najświętsza, otaczała swoją przemożną opieką. Panu Bogu w tym czasie adwentowym każdy z nas sporo pewnie obiecał. To może zdarzenie, które miało miejsce kiedyś w Stanach Zjednoczonych, przygotowano kościół przepięknie do świąt, no i świąt Bożego Narodzenia. Żłobek przygotowany, wiadomo, centralną figurką żłobku jest Pan Jezus. I ludzie przyszli na pastelkę, także ci, którzy ten żłobek przygotowali, zobaczyli o zgrozo, że nie ma w niej tej najważniejszej figurki Pana Jezusa. No i msza święta pastelska rozpoczyna się tuż przed jej rozpoczęciem. Do kościoła wchodzi chłopczyk, właściwie wieża z taką taczką plastikową i na tej taczce jedzie tą figurkę. Podjechał pod żubek, włożył ją na przygotowane dla niej miejsce i po mszy świętej ludzie się podpytują tego chłopczyka, kilkuletniego, 4, 5, może 6-letniego chłopczyka, co on tutaj wymyślił. A on mówi: ja po prostu prosiłem świętego Mikołaja, żeby Pana Jezusa prosiłem, żeby święty Mikołaj mi przyniósł taką taczkę. I obiecałem Panu Jezusowi, że jeśli tak się stanie, to on będzie pierwszy, którego przywiozę tą taczkę. Dlatego po prostu go wokół świątyni przywiozę. Drodzy, tak jak ten chłopczyk, dotrzymujmy zobowiązań, które Panu Bogu składamy, czy złożyliśmy. Się stawało rzeczywistością, wstańmy i z wiarą przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem twoim, uchylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela.